Poranna kąpiel w rajskiej wodzie. Cześć, dzisiaj mamy 22 czerwca. Jest dosyć wcześnie, ponieważ jest 7. Już wstaliśmy godzinę wcześniej, żeby się spakować, ponieważ właśnie zmieniamy miejsce w końcu po 4 tygodniach tej siedzenia w tuk-tuku na Lake Toba. A tak wcześnie wstaliśmy, ponieważ czeka nas długa, długa podróż. Teoretycznie mamy do przejechania tylko 170 km, ale za to najpierw jedziemy skuterami tutaj do miejscowości obok na autobus. Tym autobusem z miejscowości Tomok, jedziemy do miejscowości Pangururan. Potem tam przesiadamy się w autobus do Sidi Balang. Tam przesiadamy się w autobus do... nie pamiętam tej miejscowości. Tam znowu się przesiadamy i jedziemy do Sinkil. Tam będziemy nocować, ponieważ pewnie dojedziemy mocno po południu lub wieczorem. A stamtąd będziemy płynąć na archipelag Baniak. Pulau Baniak, tak się nazywają te wyspy. A tam promy pływają tylko rano, więc tam przenocujemy. I popłyniemy rano chyba o 8, o 10. Są jakieś łódki, promy, różne jakieś możliwości. Będziemy płynąć chyba ze 4 godziny. A tam będą na nas czekać rajskie wyspy, piękne widoki, krystalicznie czysta woda, surferskie fale. To już nie przedłużam, bo będzie dzisiaj dużo nagrania pewnie z podróży. Teraz właśnie czekamy na śniadanie, albo już jest. Już chyba jest, więc idę na śniadanie. Owsianka, tosty z jajkiem. Hello! Hello! Jednak tutaj pierwszą część trasy do Tomok jedziemy samochodem, pan nas zawiezie, więc będzie wygodniej, a potem autobusem. Szkoda, że nie całą trasę samochodem, bo na samą myśl o tego autobusa się robi dobrze. Teraz będziemy jechać takim busikiem do Pangururan, jesteśmy właśnie w Tomok. Tutaj czekamy, tak właśnie czekamy, aż tutaj podpłynie prom. Jeszcze go nie widać. Jak przypłynie prom, będą ludzie, zapakują się do busa i będziemy jechać. Taka ciekawostka. Tutaj wszystkie samochody to są Mitsubishi L300. I tak się przyjęło, że te po prostu samochody, tak jakby transport tymi samochodami, nazywa się po prostu jadę L300. No, większość, jak nie wszystkie samochody, to właśnie są takie. A tu jeszcze ciekawostka. Szyba jest prawie cała zaklejona. Nie wiem, jak pan widzi przez tą szybę. To chyba przed słońcem się zakleił taki tuning. Światła też stuningowane. I oczywiście z tyłu spoiler. A tak nasz busik wygląda w środku. Jak tam w środku tutaj u ciebie? Zostawię to bez komentarza. I tu jeszcze dwa rzędy z tyłu. Teraz jedziemy autobusem Sampri. Tutaj jest dworzec autobusowy. I nasz autobus nowy Sampri. Jedziemy do... z Pangururan przez Sankal. A czy on idzie jeszcze do Medan, a my tutaj wysiadamy. Właśnie dojechaliśmy do Tele, wieży Tele. O, tutaj jedliśmy. Jedziemy po prostu super drogą. Super droga jest. Dziury. Dlatego tutaj się tak wolno jeździ. Tyle czasu to trwa. W trzecim busie, już jesteśmy po dwóch przesiadkach. Raz, dwa, po trzech przesiadkach. Idzie nam aż za szybko, w ogóle prawie nie czekamy na autobus. Ledwo zdążyłem w Pangururan pójść do bankomatu. Tutaj nie zdążyliśmy nic zjeść. Idzie za szybko. Będzie jeszcze jedna przesiadka. Mam nadzieję, że w Sabu Salam zdążymy zjeść. Teraz jedziemy z Sidi Galang do Sabu Salam.
tak wygląda główna ulica Sinkil. W jednym to jest z tych domków mieszkamy. Rzeka, łódki rybackie. Nie wiem. Tutaj jest nasz pokój. Jeśli ktoś myśli, że coś może wyglądać gorzej, może nasza łazienka. No co prawda pokój nie wygląda najlepiej. Trochę capi grzybem i pleśnią. Nie, aż tak ja nie wyczuwam za bardzo. Ale kosztuje 30 tysięcy rupii za noc, czyli 7 zł. A tutaj puszczają mnóstwo latawców. Czy teraz gdzieś na kamerze kiedyś wypatrzę. O, jest. Tu jest jeden, drugi, trzeci. Jest ich całkiem sporo. Ale wysoko, pierwszy raz no, tak naprawdę wysoko. Pochodziliśmy tutaj trochę po mieście, po Sinkil. Popytaliśmy się jak, o łodzie, jak tutaj dostać się jutro na wyspę Balai. Każdy mówi inną wersję. Są wersje, że łódź płynie o 7, o 8, o 9, o 10. Cena jest 25, 35, 50. Ale w końcu spotkaliśmy się takiego fajnego, miłego pana, który najlepiej zna angielski, bo tutaj naprawdę z angielskim to jest masakra. Większość ludzi ani me, ani be, ani nic, nic, no w sumie zrozumiałe, no jest to niezłe zadupie. Ale jeden pan, który pracuje w biurze turystycznym, on znał spoko angielski. No nie perfekt, ale dało się z nim spokojnie dogadać. Powiedział nam, o co chodzi, ponieważ, co do rozbieżności godzin, ponieważ nie ma ścisłej godziny, ponieważ jest to jakaś łódź chyba rybacka i po prostu jak się zbierze odpowiednia liczba osób, to wtedy odpływa. Więc dowiedzieliśmy się, że najlepiej być o 8. No i po prostu trzeba będzie czekać. Możliwe, że na przykład popłyniemy o 12, może o 13, może o 14, w zależności się, kiedy się zbiorą ludzie. Cena, no to też nie wiadomo do końca, okaże się dokładnie na miejscu. No ale raczej nie więcej 50 tysięcy rupii. Teraz wegetujemy tutaj w naszym pokoju, jest po prostu masakra. No ale to za 7 zł, no ale niestety tutaj nie było lepszego. Znaczy jeszcze jest druga część Sinkil, ale już nie chcieliśmy się tam przenosić, oddalona kilka kilometrów. Tam podobno są trochę lepsze hotele, znaczy hotele, no noclegownie. Trochę lepsze, z lepszymi warunkami. Byłem przed chwilą w łazience. Może jutro nagram, ale nie będę tego starał się skomentować, bo nie da się tego skomentować. Postaram się to jutro może przed wyjazdem jeszcze nagrać. Na szczęście jedną noc się tutaj przemęczymy. Pan jest miły, no ale to w jakich tutaj warunkach są te pokoje, te drzwi już spróchniałe. Mamy wiatrak. Tutaj artystyczne zacieki są. Z pleśnią. Sufit. Tutaj też zacieki. Koło łóżka bardzo fajnie. Mamy fajną podłogę. Pokój w stosunku do łazienki to jest naprawdę 5 gwiazdek. Na dzisiaj będzie chyba w takim razie tyle. Łapka w górę prosimy. Prosimy o subskrypcję. Komentarze też są bardzo mile widziane. Bardzo lubimy czytać wasze komentarze. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie już nagranie z raju. Pa, pa.